dzięki którym tegoroczne Misterium Ekipańskie mogło się odbyć. Przede wszystkim bardzo dziękujemy panu reżyserowi, panu Piotrze Piesze. Dziękujemy księdzu Marcinowi Naporze za napisanie scenariusza. Ksiądz Marcin jest tutaj z nami, więc brawo za niego. Dziękujemy pani Edycie Chłopek oraz pani Edycie Galicy za przygotowanie scenografii. Największe podziękowanie i brawa dla naszych wspaniałych aktorów za trud, poświęcenie i wielkie zaangażowanie. Bardzo nam dziękujemy. Bardzo dziękujemy panom Krzysztofowi Czaju oraz Bartłomiejowi Wiśniowskiemu za realizację światła i dźwięku oraz Jakubowi Galicy za dobór muzyki. Dziękujemy Aleksandrze Kutyle za grę na skrzypcach, Bogusławowi Ćwiertni za śpiew i akompaniament na fortepianie. Wielkie brawo! Dziękujemy Magdalenie Ćwiertni, Magdalenie Galicy za śpiew. Dziękujemy kapłanom z parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II za pomoc w organizacji i wsparcie duchowe. Dziękujemy organizatorom misterium, które w roku bieżącym są. Parafia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, burmistrz miasta Nowy Targ, starostwo powiatowe w Nowym Targu, powiatowe centrum kultury w Nowym Targu oraz miejski ośrodek kultury w Nowym Targu. Dziękujemy patronom medialnym, Radio Alex Zakopanego, Tygodnikowi Niedziela, portalowi Franciszkańska 3, Nowotarskiej Telewizji Kablowej oraz fotoreporterom, szczególnie Szymonowi Pyzowskiemu, za fotorelacje z prób i premiery tegorocznego Misterium. Wielkie brawa! Bardzo dziękujemy również Związkowi Podhalan, oddział w Nowym Targu, Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, drukarni MK, panu Sławoszowi Smoleniowi i pracowni reklamowej Symptom. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Państwu Urszuli Michałowi Bożęckim, pani Marzenie Hajno z rodziną, państwu Katarzynie i Kazimierzowi Nykazom, państwu Katarzynie oraz Andrzejowi Petrylom, państwu Marii Ryszardowi z Teskalą, panu Zbigniewowi z Teskalowi, pani Czesławie Worwie z rodziną. Wielkie brawa! Składamy serdeczne podziękowania osobom odpowiedzialnym za organizację zaplecza technicznego: Urszuli Hanuli, Urszuli Hampel, Elżbiecie Węgrzynek, Wojciechowi Ciężobce, Mateuszowi Gruchaczowi, Szymonowi Kwakowi, Kacprowi Matrasowi, Stanisławowi Olszewskiemu, Danielowi Sikorskiemu, Annie Polak, Małgorzacie Górce, Julii Królczyk, Katarzynie Galicy, Oldze Sobańskiej, Agacie Karlak oraz pani Barbarze Kiszce. Wielkie brawa! Dziękujemy również młodzieży z obsługi widowni: Karolinie Antos, Joannie Grzybek, Annie Tokarskiej, Marcie Kuźniar, Gabrieli Łapczyńskiej, Julii Wróbel, Wiktorii Duliban, Aleksandrze Żelazko, Zuzannie Potaczek i Klaudii Brodzińskiej. Wielkie brawa! Bardzo dziękuję. Dziękujemy za dar serca złożony po przedstawieniu. Przeznaczony będzie na cele związane z prowadzeniem parafialnej stacji opieki medycznej działającej przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.